Witajcie na naszym kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję książki Marzenie Mrówki Podkówki wydawnictwa Siedmioróg. Mrówki. Jest to książeczka kwadratowego Marzenie formatu. Mrówki. Marzenie Mrówki z serii Biedronka Fionka. Od razu pokażę Wam z tyłu na okładce. Z tej serii Biedronki mamy jeszcze właśnie inne książeczki, w których jak widzicie po okładkach również występuje nasza tutaj mrówka i nawet jej rodzina, kuzyni, kuzynki Mrówki Podkówki, Śniadanie na trawie, Zawsze wesoło z Biedronką Fionką. Także w serii mamy cztery książeczki. I takie tutaj, ładne. Takie ładne. Jak tu można przeczytać, są to urocze bajeczki małej Biedroneczki, charakteryzują się pozytywnym przesłaniem i odwołaniem do dobrych emocji. Opowiedziane są przyjaznym dla dziecka językiem, prostym, łatwo wpadającym w ucho i tak dalej, i tak dalej. Jak książka wygląda? Jaki to był numer? Jak to wygląda w środku, już Wam pokazuję. Ma bardzo fajne, bardzo kolorowe, bardzo duże ilustracje. Tekstu za dużo nie jest, jest tak odpowiednio właśnie na poczytanie sobie. I o czym ta historia, ta bajeczka jest? Jak już tytuł mówił, jest to Marzenie Mrówki Podkówki. Mrówka marzyła o tym, aby latać. Aby latać jak jej koleżanka Biedronka. No i sobie tutaj wymyślała, co zrobić, żeby latać. Aż pewnego dnia spadło jej z nieba piórko i natchnęło ją to do zbudowania samolociku. O, zobaczcie, tutaj mrówka w swoim samolociku próbuje wystartować, próbuje polecieć. Biedronka jest przerażona, bo stwierdziła, że to jest niebezpieczne. Chciała mrówkę zatrzymać, ale mrówka poleciała i spadła. Zaczęła spadać z tym samolotem. Na szczęście Biedronka ją złapała. No i jak nie trudno się domyśleć, mrówka z Biedronką poleciała. Po czym właśnie, właśnie mrówka stwierdziła, że Biedronka spełniła jej marzenie, bo razem sobie przez chwilę tutaj latały. Więcej zdjęć książeczki, więcej informacji o niej znajdziecie na naszej stronie. Link będzie w opisie filmu. Znajdziecie tam również inne recenzje innych książek, także wydawnictwa Siedmioróg. Gorąco Was zapraszam na naszą stronę, na naszego Facebooka i do subskrybowania kanału, abyście nie przegapili żadnej kolejnej recenzji. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmie.